Tak. Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej. Jak widzicie Państwo, jesteśmy, reprezentujemy trzy komitety, trzech kandydatów na burmistrza Nysy. Obok mnie pani Celina Lichnowska, pan Andrzej Stadnik i moja skromna osoba Arkadiusz Kuglarz. Dzieli nas wiele, stąd każdy z nas ma własny komitet i walczy o fotel burmistrza Nysy, ale są takie sprawy, które łączą nas, myślę, wszystkich. Są to sprawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Nysy, obecnych, ale tych w perspektywie przyszłych lat. W czasie debaty, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury, pojawił się temat firmy Unicor i pozwolenia na budowę tego zakładu i informacja o tym, że burmistrz odstąpił przy wydawaniu zgody na budowę tego zakładu od obowiązku przeprowadzenia tak zwanej oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia, czyli budowy tego zakładu, który produkuje komponenty do akumulatorów elektrycznych. My oczywiście cieszymy się z tego, że inwestorzy wykazują zainteresowanie Nysą i okolicami, że dają nowe miejsca pracy i w przyszłości wpływy do budżetu, ale dziwi nas to, że burmistrz postanowił odstąpić od przygotowania takiego raportu. Jest to o tyle dziwne, że w samym tym postanowieniu, które zostało podpisane przez zastępcę pana burmistrza, przez pana Marka Rymarza, jest takie zdanie, że przedmiotowy zakład będzie kwalifikował się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii z uwagi na magazynowanie na jego terenie zakładu tlenku niklu. I moim zdaniem, jeszcze moich tutaj koleżanki i kolegów, brak takiego raportu jest po prostu ze strony burmistrza błędem, ponieważ nawet galeria, która z tyłu za nami stoi, musiała taki raport przygotować. Takie raporty przygotowują nieduże zakłady ślusarskie czy mechaniki samochodowej, a tu nagle tak duży zakład w okolicy miasta został z takiego obowiązku przygotowania raportu oddziaływania na środowisko zwolniony. I my uważamy, że to jest błąd i to błąd poważny. I ten zakład, który się rozwija, on oczywiście niesie z sobą korzyści i plusy, ale musimy też pamiętać o tym, jak to powiedział klasyk, żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. Dlatego wzywamy burmistrza jako włodarza miasta do poinformowania wszystkich mieszkańców gminy Nysa oraz żłobków, przedszkoli, szkół, wszystkich placówek oświatowych o możliwości wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie Unicor, która jest, jeżeli nastąpi taka awaria, musimy wiedzieć, jak postępować. Nikt z nas, ani żaden dyrektor szkoły, przedszkola, żłobka nie otrzymał takich informacji od burmistrza, a to jest jego obowiązek. Proszę Państwa, ta sytuacja budzi dosyć spory niepokój wśród mieszkańców i nas jako kandydatów na burmistrza. Dlatego też może pozwolę sobie przeczytać taką wstępną deklarację z naszej strony, która będzie nas zobowiązywała w przypadku, gdy my jako kandydaci, ktokolwiek z nas, zasiądzie w fotelu ewentualnie burmistrza. Więc proszę Państwa, występujemy z deklaracją, że każdy z nas w przypadku właśnie objęcia mandatu burmistrza Nysy podejmie wszelkie możliwe środki do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w związku z lokalizacją na terenie gminy Nysa gigantycznego zakładu zaliczanego do kategorii zakładów zagrożonych wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. W szczególności będziemy dążyć do rozbudowy potencjału Nyskiej Państwowej Straży Pożarnej o jednostkę ratownictwa chemicznego zdolnej do prowadzenia działań ratunkowych na terenie Nysy adekwatnym do poziomu zagrożenia i stałego badania wody, gleby i powietrza pod kątem obecności metali ciężkich. Może taką deklarację na wstępie. Proszę Państwa, będziemy się temu przyglądać i na pewno będziemy chcieli, żeby ten zakład zdecydowanie był pewnym świadectwem spokoju dla mieszkańców. Dziękuję. A jakie konkretnie zagrożenia występują? No jeżeli na przykład nastąpi awaria przemysłowa, to wszystkie te metale ciężkie albo będą się palić, wejdą do gleby, i nie wiadomo, jak reagować. Przy zakładzie niedaleko znajduje się szkoła podstawowa w Goświnowicach. W stronę miasta znajdują się przedszkola, szkoły, szpitale i nikt z nas nie wie, jak reagować. Nikt. Unicor wydał oświadczenie i dał informację prawdopodobnie do gminy. Gmina to powinna mieć, jak w danej sytuacji się zachować. Ale my takich informacji nie mamy. Jako dyrektorzy, jako właściciele placówek oświatowych. Też na pewno nie ma tego szpital. Myślę, że żadna placówka oświatowa oraz placówki, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi,
szpitale takich informacji nie mają. Zrobiło to przekazanie mieszkańcom tych wskazówek, które Niko przekazał Menowi. Tak, tak, tak. Znaczy, proszę Państwa, żeby było jasne. Jasne, właśnie, to jest to. Szukając na stronach internetowych tego postanowienia pana burmistrza o odstąpieniu od konieczności przygotowania raportu oddziaływania na środowisko, przeglądaliśmy też strony oficjalne firmy Unicor. I to nie jest to, że my coś sobie wymyślamy, tylko na tej stronie jest wprost napisane, że charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują. I tutaj są wypisane substancje, a także zagrożenia, jakie występują w przypadku, gdy się je wdycha lub ma się z nimi styczność. No i tutaj pisanie, że wdychanie grozi śmiercią, może powodować raka, podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne, wdychanie może spowodować raka. Więc to nie jest tak, że sobie to wymyśliłem, to po prostu jest na stronach zakładu. Oczywiście na końcu piszę, że tych wszystkich złych oddziaływań należy spodziewać się wyłącznie na ogrodzonym terenie zakładu. Ja oczywiście przyjmuję te wszystkie tłumaczenia do wiadomości, ale proszę Państwa, no, awarie występują w elektrowniach atomowych, pożary występują w zakładach gaśnic. Co niektórych może śmieszyć, ale takie są fakty. Ostatnio mieliśmy, że tak powiem, awarię w Bioagrze. My nie wiemy i mamy nadzieję i trzymamy, że tak powiem, kciuki za to, żeby żadna awaria w Unicorze się nie zdarzyła, ale chcielibyśmy, żeby miasto i mieszkańcy byli przygotowani na taką ewentualność, ponieważ na dziś, tak jak powiedział pan Andrzej Stadnik, my nawet nie mamy jednostki ratownictwa chemicznego w naszej Państwowej Straży Pożarnej, a ten zakład i kolejne zakłady, które wokół się rozbudowują, właściwie wskazują na to, że taką jednostkę powinniśmy mieć. Nie mamy też, a to też uważamy jest błędem ze strony miasta, że nie zostało, że tak powiem, miasto nie wymogło na inwestorach budowy własnej oczyszczalni ścieków przemysłowej, bo z tego co my mamy oczyszczalnię ścieków w Nysie, jest to oczyszczalnia do ścieków komunalnych, do ścieków biologicznych i tak naprawdę w tym temacie tak zapobiegawczo bijemy na alarm i też chcielibyśmy wiedzieć, jak miasto i mieszkańcy są przygotowani na taką ewentualność, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, jak była w przypadku ostatniej awarii, gdzie z Facebooka ludzie pokazywali zdjęcia, że coś się w Nysie wydarzyło, ponieważ ten zakład to jest zakład duży i sam z definicji z materiałów, z jakich korzysta, jest to zakład, który może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w przypadku awarii. Proszę Państwa, ja jestem mieszkańcem wsi Jędrzyków. Jest to no, praktycznie pierwsza miejscowość oddalona od tego zakładu. Ja kompletnie nie mam żadnego pojęcia o tym, co zobaczyć w tym zakładzie, pomimo że się interesuje tym zakładem w jakiś sposób. Mieszkańcy nie są w ogóle poinformowani i to też budzi jakiś niepokój co do tego, no, co jest za naszym rogiem. Tak? W tym momencie no, ten niepokój społeczeństwa jest też w jakiś sposób sygnalizowany mojej osobie od niedawna. I w tym momencie to też jest niepokój, który nie jest stricte niepokojem kampanijnym, tylko to jest niepokój samych mieszkańców, którzy jawnie przekazują informacje co do tego, że no, pewne informacje do nich docierają w ramach tej kampanii i zgłosili się też z takim apelem do mnie o po prostu podrążenie tego tematu. Ja na chwilę obecną nie mam żadnej kompleksowej wiedzy w tym temacie, ale zdecydowanie niepokój społeczeństwa z mojej miejscowości wzbudza też niepokój akurat we mnie. Więc mam nadzieję, że tutaj, tak jak tutaj przedmówca powiedział, żadne zagrożenie, miejmy nadzieję, nie wystąpi. Ale co będzie w przypadku, kiedy ono jednak wystąpi? Dziękuję. Tutaj mówimy o braku tego raportu w przypadku rozbudowy zakładu. Czy taki raport był skierowany, jak powstawał pierwszy etap? Nie ma tego. Nie ma. To właśnie to jest ten pierwszy... To jest ta pierwsza zgoda burmistrza. To jest to pierwsze postanowienie o odstąpieniu. I ten raport, że tak powiem... Oczywiście burmistrz miał do tego prawo, żeby odstąpić od takiego raportu. Firma miała prawo to, żeby się ubiegać i taka decyzja zapadła, ale moim zdaniem, naszym też tutaj wspólnym, naszych trzech kandydatów, był to błąd. Zwłaszcza, że powstaje duża
duża firma w sąsiedztwie miasta, która sama wskazuje, że może stanowić w przypadku awarii niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Taki raport wydawał się rzeczą naturalną i burmistrz postanowił, że tak powiem, odstąpić. I to był po prostu błąd, a na dziś musimy patrzeć już w perspektywie takiej, jak żyć w sąsiedztwie takiego zakładu. Stąd ten nasz apel raz o to, żeby robić badania powietrza, wody i gleby, a drugi to taki, żeby jednak na terenie Nysy przy Państwowej Straży Pożarnej powstała ta jednostka do ratownictwa chemicznego, bo w przypadku awarii liczenie na to, że dojedzie do nas jednostka z Opola czy z Kędzierzyna-Koźla, no to dojazd takiego wozu trwa, podejrzewam, że dobrze ponad godzinę, jeśli nie półtorej godziny. I mówimy to wszystko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, oczywiście ciesząc się, że inwestorzy inwestują koło Nysy, ale w pierwszej kolejności powinniśmy mieć na względzie dobro mieszkańców i stąd ta dzisiejsza nasza konferencja, bo tak jak powiedział pan Andrzej Starnik, ten temat tej firmy został wywołany jakby na nowo przy okazji debaty kandydatów na burmistrzów, która się, że tak powiem, odbyła. Wtedy pan burmistrz jakoś tak na okrętkę trochę odpowiadał na pytanie o to postanowienie i o brak tego raportu i do tego tematu wracamy. I jak gdyby na koniec, z mojej strony, bo oczywiście tutaj moi koledzy i koleżanki mogą jeszcze oczywiście swoje kwestie powiedzieć, to niestety to wpisuje się w temat też bezpieczeństwa i rozmów z mieszkańcami na temat rozbudowy spalarni na Nysa Południe, gdzie usłyszeliśmy, że konsultacje społeczne były kilkanaście lat temu przeprowadzone. Uważam, że to jest sytuacja niedopuszczalna, bo przed taką inwestycją powinny być prowadzone szeroko konsultacje społeczne, zwłaszcza, że spalarnia jest w sąsiedztwie dużego osiedla i ludzie powinni mieć prawo na ten temat się wypowiedzieć, więc temat ważny i mam nadzieję, że nie ten temat będzie kontynuowany jeszcze po wyborach samorządowych, bo to jest temat ważny dla mieszkańców miasta w najbliższych latach. Proszę Państwa, my co roku jako dyrektorzy placówek oświatowych musimy przeprowadzić ewakuację przeciwpożarową. Prowadzona ona jest przy udziale strażaków i tak samo chcielibyśmy wiedzieć i wiemy, jak się zachować po prostu, gdy na danej placówce wybuchnie pożar. I chcielibyśmy wiedzieć, jak się zachować, kiedy nastąpi tragedia lub awaria w zakładzie Unicor. Co my mamy wtedy z tymi dziećmi robić, gdzie na placówkach średnio jest 100 dzieci i co robić? W którą stronę uciekać? Czy zostać w budynku, czy uciekać na zewnątrz? Nikt z nas tego nie wie. A chcielibyśmy wiedzieć. W jaki sposób dowiemy się o takiej awarii? Właśnie tutaj wszystkiego chcielibyśmy wiedzieć. Przydałoby się śledztwo. Taka Elin Brokowicz mogłaby się pojawić. Ciekawe to jest wszystko. Ja dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękujemy.